Gościem jest Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, lider Partii Republikańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czuje komendant główny policji? Ma pan jakąś wiedzę? Nie mam żadnej wiedzy. Odzyskał słuch? Z panem komendantem. Odzyskał słuch? Nie, nawet przed anteną mówiłem, że jestem ciekawy tego wywiadu. No ja też jestem ciekawy. Poczekamy do 9. Ja spytam pana, jaka przyszłość może czekać komendanta głównego? Czy powinien zostać zdymisjonowany? Może sam po męsku powinien podać się do dymisji po tym, co się stało? No, ja nie chcę doradzać decyzji panu komendantowi, nie znając wszystkich faktów. Oczywiście o jego losie zdecyduje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po zbadaniu, czy przestrzegano w tym wypadku wszystkich procedur, a jeżeli nie, to w którym miejscu je złamano i kto za to odpowiada. Czy to wszystko nie mówi nam o służbach, że one są tak naprawdę służbami tylko na papierze? No ktoś wozi granatnik, chyba nawet nie jeden, tak? Bez żadnego sprawdzenia, no nie wiem, czy nawet zgodnie z prawem. Ten granatnik ląduje w gabinecie głównego szefa policji, najważniejszego policjanta, on odpala to wszystko, niszczy strop. Sam głównie ktoś tam też dostaje w głowę jakimś odłamkiem gruzu. To nawet nie jest chaos, to jest po prostu no, coś, co mówi bardzo źle o służbach. No z całą pewnością, szczególnie dzisiaj, kiedy za naszą miedzą, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, Polacy mają prawo mieć dość szybko pełne informacje w tej sprawie, bo mówimy tutaj nie o jakimś komisariacie powiatowym, żadnemu. O najważniejszym komisariacie w Polsce, tak, i najważniejszym, tak, policjancie. Tak, zgadza się. Głównym. Też jako obywatel chciałbym jak najszybciej otrzymać informację, co tam się wydarzyło, no bo policja musi mieć autorytet, musi mieć powagę, musi być ceniona przez obywateli, tylko wtedy będzie skuteczna. No, widzimy, że przez ostatnie kilka dni, ze względu na to, że nie mamy pełnej informacji, w internecie zarobiło się od rozmaitych żartów, memów, ale bo, i tak dalej, ale tak dalej. No bo rządzący na to też pozwolili, tak? Zbyt długo zwlekali z jakąkolwiek informacją, a teraz mamy też różnego rodzaju przecieki. Swoją drogą, co to za dziwaczny prezent, który się wwozi z kraju ogarniętego wojną, granatnik. Pan dostał kiedyś taki prezent? Ja dostałem. Byłem też parę razy na Ukrainie, ale oczywiście w roli bardziej polityka niż policjanta. No, pierwszy raz słyszę o tego rodzaju zwyczajach. Być może one rzeczywiście panują, dlatego potrzebna jest tutaj jak najszybciej przynajmniej podstawowa informacja, co się wydarzyło. Opinia publiczna tego żąda i myślę, że należy jej się taka. A to możliwe, że w ogóle główny policjant przewoził coś takiego przez granicę bez żadnego sprawdzenia, bez żadnej kontroli? To jest po prostu coś, co mi się w głowie nie mieści. Pamiętajmy, że ta granica jest dzisiaj specyficzna. To nie jest czas pokoju, więc... No właśnie, tym bardziej trzeba takie rzeczy sprawdzać, co tam w środku się znajduje. Obie strony krąży, myślę, dużo... No, wiadomo, że przez Polskę dociera większość sprzętu wojskowego na Ukrainę. Natomiast, no... Nie wiem, nie, za mało wiem na ten temat, żeby się wypowiadać jednoznacznie. Natomiast będziemy sprawa czekać. Wygląda rzeczywiście bardzo, bardzo dziwnie i wzbudza duże emocje, więc myślę, że tutaj... Emocje nawet za mało powiedziane. Ja myślę, że wielu naszych słuchaczy z politowaniem słucha o tym wszystkim, co się wydarzyło. Może wie pan, co się wydarzyło z KPO. Mieliśmy co innego w środę, co innego w czwartek, co innego w piątek. Znów jest chaos. Wydaje się, że tu opozycja jest bardziej zjednoczona niż zjednoczona prawica. Kto odpowiada za to wszystko, że ta ustawa, no nie wiem, nie udało się jej uchwalić? Kto jest hamulcowym? Mieliśmy najpierw we wtorek kolegium Komisji Europejskiej, które odbywało się w Strasburgu. Tam komisarze wysłuchali relacji pana komisarza Reindersa z Belgii, który prowadził rozmowy z naszym ministrem Szynkowskim-Welselkiem. I kolegium zaakceptowało decyzję o tym, żeby uzgodnić sposób realizacji jednego z kamienia milowego, tego dotyczącego sądownictwa. To był krok naprzód. Później zostało zgłoszone w trybie pilnym projekt w wersji poselskiej do parlamentu. No właśnie, i nagle się posypało. Może tak naprawdę Szynkowski-Welsenk niewiele uzgodnił, tylko coś na papierze przywiózł. Myślę, że uzgodnił swoją dużo, wersję. Myślę, że uzgodnił dużo, natomiast problemem było to, że negocjacje siłą rzeczy muszą być prowadzone pewnej dyskrecji. W przeciwnym wypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z przeciekami medialnymi, zapewne by się nie udały. No ale później ich efektem jest projekt sejmowy, projekt ustawy, na którym muszą pracować wszystkie kluby, wszystkie... No to spytam raz jeszcze, kto jest hamulcowym? Bo od pewnego czasu Szynkowski, Welsenki i premier Morawiecki również mówili, że te pieniądze są prawie na wyciągnięcie ręki, że być może nawet jeszcze w tym roku, niewiele czasu, ale nawet w tym roku jakąś pierwszą transzę moglibyśmy dostać. Nagle się okazuje, że to nic z tego, tak? Ta ustawa wróci, ale dopiero w styczniu. Czas ucieka. Ten rok był już od dawna nieaktualny, dlatego że po złożeniu wniosku płatność mniej więcej mija 2 miesiące. 60 dni Komisja Europejska ma analizę tego wniosku, więc ten rok jest na pewno od dawna nie był aktualny. Myślę, że to, co jest aktualne, to przełom pierwszego, drugiego kwartału, ale to zależy od
terminu podpisania ustawy przez prezydenta, zakończenia całego procesu legislacyjnego. Pytał pan, kto jest hamulcowy. No właśnie, chciałem wrócić z tym pytaniem. Rząd, prezydent? Rząd chciał takiego tempa ekstraordynarnego, tempa, którego, które rzadko obserwujemy w parlamencie i to się nie udało w tym sensie. I pominął prezydenta? No, pan prezydent powiedział publicznie, że nie był informowany na poszczególnych etapach tych negocjacji, nie znał tego projektu. To był błąd. Ten błąd wziął na siebie pan minister Szynkowski i ten błąd jest już naprawiony, bo jak wiemy, wczoraj odbyły się konsultacje z udziałem i pana ministra, no i pana premiera, i pani marszałek. No właściwie chyba nic nie ustalono, poza tym, że wrócą do tego wszystkie strony w najbliższych dniach. Ale myślę, że też nie musiano ustalić już wczoraj, dlatego że w momencie, kiedy zapadła decyzja o tym, że ten projekt nie będzie rozpatrywany na mijającym posiedzeniu Sejmu, to wiemy, że kolejne posiedzenie Sejmu, takie regularne, jest dopiero 11 stycznia, więc oczywiście wyłączając przerwę świąteczną, mamy niemal miesiąc, żeby takie konsultacje przeprowadzić. Zapytam prezydenta, bo pan mówi, że nic nie wiedział naprawdę. Minister Czarnek tu w tym studiu powiedział, że minister, że prezydent był przez niego nawet informowany o tym, że taka ustawa jest w takiej wersji, a nie innej, więc nie wiem, kto tutaj mówi nieprawdę. Mówię teraz o ustawie o Sądzie Najwyższym. Myślę, że pan prezydent mógł nie znać szczegółów tej ustawy. To, że będzie ustawa, o tym mówiono publicznie w mediach. Natomiast sądzę, że jest prawdopodobne i no, wierzę panu prezydentowi, kiedy mówił, że nie znał dokładnych zapisów, a wiemy, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Onet dzisiaj pisze rano, że tak naprawdę Nowogrodzka, czyli główna siedziba Prawa i Sprawiedliwości, czuje się oszukana w tej sprawie i przez premiera, i przez ministra Szynkowskiego w Elsenka. Nie wiem, skąd Onet ma te informacje. Myślę, że akurat pan prezes Jarosław Kaczyński był szczegółowo informowany na każdym etapie negocjacji. Ja sam zresztą kilka razy spotkałem na Nowogrodzkiej pana ministra Szynkowskiego, który wchodził albo wychodził z gabinetu pana prezesa, więc myślę, że to jest całkowita bzdura. Pytanie, co mówił, bo może tak jak Baścia Andersena, to były szaty króla, mu obiecywał gruszki na wierzbie, a tak naprawdę nic z tego nie ma i nie będzie. Nie. Tutaj myślę, że prezes Jarosław Kaczyński był informowany szczegółowo na każdym etapie jako lider większości, która później musiała tę ustawę uchwalić. No to jest jeszcze druga ustawa, która też wzbudza bardzo wiele emocji i kontrowersji. Minister Czarnek czuje się zawiedziony wetem pana prezydenta w sprawie ustawy oświatowej. Pan też się czuje zawiedziony? W przypadku pana ministra to jest zrozumiałe. On jest ministrem edukacji i nauki i on ten projekt już drugi raz forsował w parlamencie przez wiele tygodni, a później no, zderzył się ze ścianą, więc te emocje są w jego przypadku zrozumiałe. Nasza partia, Partia Republikańska, głosowała za tym projektem. Jesteśmy tego zobowiązani zgodnie z umową koalicyjną. Natomiast teraz trzeba się na spokojnie zastanowić, co zrobić, no bo składanie po raz trzeci podobnego projektu w momencie, kiedy... A minister Czarnek zapowiada, że będzie. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie w momencie, kiedy pan prezydent zawetował i drugi, i pierwszy projekt, więc pytanie, czy parlament powinien się zajmować projektem, który nie ma najmniejszych szans w momencie, kiedy mamy 10 czy 11 miesięcy do wyborów. Rozumiem, że panu ministrowi zależy na przeforsowaniu części rozwiązań. W związku z tym wydaje mi się, że teraz zasadne byłyby konsultacje z pałacem prezydenckim, co z tego projektu jest do zaakceptowania przez pana prezydenta i być może taka modyfikacja tego projektu miałaby szansę na 30 sekund na antenie. Ja spytam pana krótko, co się stało z prezydentem? Tutaj postawi się w dwóch bardzo ważnych kwestiach chyba dla obozu Prawa i Sprawiedliwości. Coś się stało. Mieliśmy weta, też ważne weta pana prezydenta w pierwszej kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja sam uczestniczyłem w kampanii reelekcyjnej pana prezydenta, byłem jego rzecznikiem, ale mówiliśmy otwarcie, że mimo że jest członkiem naszego obozu, nie oznacza to, że będzie podpisywał wszystkie projekty ustaw. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. To jest zawsze pewne ryzyko. Dlatego lepiej pewne rzeczy konsultować uprzednio. Adam Bielan, przypomnę, jest naszym gościem, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, lider Partii Republikańskiej. Kłaniamy się słuchaczom w radiu, zapraszamy do internetu, do radia internetowego i na stronę rmf24.pl. Czekamy. Panie pośle, ja zapytam raz jeszcze pana prezydenta, czy prezydent zdradził PiS, bo jeśli pan jest użytkownikiem, a jest pan mediów społecznościowych, no to pewnie pan czytał niejedną taką opinię, że prezydent zdradził. Są nawet tacy, którzy mówią, że na prezydenta więcej już głosu nie oddali. To jest niemożliwe oczywiście, bo trzeciej kadencji nie ma i nie będzie. Ale czy pan się czuje w jakiś sposób, no nie wiem, zdradzony, oszukany przez prezydenta, że tak się stawia? Tego rodzaju opinie pojawiały się już po pierwszych wetach jeszcze poprzedniej kadencji. No to nie jest nigdy przyjemne, szczególnie dla ministrów, którzy odpowiadają za poszczególne
projekty i rozumiem ich emocje, natomiast ja staram się nie używać tego rodzaju pełnych emocji, stwierdzeń w stosunku do polityków naszego obozu, bo one niczego dobrego nie przyniosą w przyszłości. My z panem prezydentem musimy współpracować przez najbliższe lata, przynajmniej do wyborów parlamentarnych, a mam nadzieję, że również po wyborach, jeżeli uda nam się uzyskać trzecią kadencję, więc w imię tej dobrej współpracy trzeba o takich rzeczach może nie tyle zapominać, co patrzeć w przyszłość i zastanawiać się, jak rozwiązywać problem. Ja mam przynajmniej taką konstrukcję, że staram się zawsze myśleć dość szybko po takim wydarzeniu, jak ten problem, który powstał, rozwiązać. A może zaplecze parlamentarne, cały obóz Zjednoczonej Prawicy potraktowały zbyt przedmiotowo pana prezydenta? Chcieliście, żeby tylko po prostu podpisał gotową ustawę, a prezydent pokazał pazury? W przypadku tej ustawy oświatowej nie wiem, jak wyglądały konsultacje. Pan minister Czarnek zapewnia, że były. Zapewnie w tym studiu, tak. Dwa dni temu, czy nawet jeden dzień temu powiedział właśnie, że były konsultacje, że wszystko mu czytał, wszystko mówił. Prezydent był skłonny podpisać ustawę i nagle okazuje się, że nie. Czasem tak było. Coś najwyraźniej komunikacja zawiodła. Ważne w tej chwili, żeby podjąć decyzję przez święta, czy pan minister dalej będzie chciał przynajmniej część tych zapisów forsować w parlamencie, a jeżeli tak, w jaki sposób chce uzyskać akceptację pana prezydenta, no bo jego podpis jest konieczny. W ogóle taka ustawa jest potrzebna, z pana zdanie? Bo opozycja wczoraj triumfowała w mediach, mówiąc, że to właśnie dzięki jej staraniom tej ustawy nie ma i nie będzie i dzieci i rodzice mogli odetchnąć z ulgą. Jeżeli pan mnie pyta osobiście, uważam, że jest potrzebne wzmocnienie kontroli rodziców nad tym, co się dzieje w szkołach. Pytanie, czy powinna być aż taka scentralizowana formuła, w której kuratorium musi wydawać opinię w przypadku każdej organizacji, każdego NGO-sa. Pytanie, czy to nie zatka kuratorów. Rozumiem, że to mogły być też obawy pana prezydenta i jego doradców. No, ta ustawa w tej formule nie przejdzie, to już wiemy. Można oczywiście w przypadku pana ministra Czarnka ją forsować, troszeczkę po złości, ale na koniec dnia i tak nie będzie obowiązującym prawem, więc wydaje mi się, że lepiej podejść do tego pragmatycznie i zastanowić się, co z tej ustawy jest do zaakceptowania przez pana prezydenta. Czy rodzi nam się w osobie ministra Czarnka jakiś nowy lider Zjednoczonej Prawicy? Bo znów wrócę do tych mediów społecznościowych, pewnie pan też czyta opinię wielu waszych stronników czy zwolenników, że tak naprawdę to on jest dzisiaj tym kimś, kto pokazał prawdziwe pazury i prawdziwy charakter lwa, a nie prezydent, który w opinii wielu waszych wyborców zdradził. Pan minister Czarnek jest popularnym politykiem, zdobywa świetne wyniki w wyborach parlamentarnych i jest wschodzącą, można powiedzieć, gwiazdą w naszym obozie, bo był wojewodą, teraz jest ministrem, więc to nie jest dla mnie żadna nowość, że jest dość popularny wśród części naszego elektoratu. Natomiast myślę, że on sam w tej chwili bardziej się zastanawia, co zrobić, żeby być skutecznym na tej funkcji, bo tu nie chodzi tylko o popularność, ale o to, żeby w momencie, kiedy będziemy kończyć kadencję, móc się czymś pochwalić jako minister, no bo będzie ministrem dość długo, 2,5-3 lata, jeżeli dobrze liczę, no i na pewno chce mieć jakiś dorobek. Pytanie, czy do końca będzie tylko ministrem edukacji, czy może czeka go jakaś nowa, inna funkcja? Myślę o ministrze sprawiedliwości. Gdyby Zbigniew Ziobro musiał albo chciał pożegnać się z obozem Zjednoczonej Prawicy. Nie sądzę, żeby takie roszady miały miejsce w tej kadencji parlamentu. Ale przyzna pan, że chaos jest w obozie. Są pewnego rodzaju różnice zdań, które są oczywiście przez media, to jest rola mediów często, szczególnie, no nie, które nie do końca nam sprzyjają, nagłaśniane, wyolbrzymiane. Ale musimy z tym żyć. Nawet tu w tym studiu na pana miejscu minister sprawiedliwości kilka tygodni temu mówił bardzo krytycznie o premierze. Dlatego trzeba uważać na słowa i zastanawiać się nad konsekwencją wypowiadanych tych słów publicznie, bo ja zawsze powtarzam, że możemy się pokłócić, czy bardzo ostro ze sobą rozmawiać na spotkaniach wewnętrznych, na Radzie Koalicji, która do tego służy, czy na posiedzeniu klubu parlamentarnego, chociaż te rozmowy są zadziwiająco spokojne, jak na tą atmosferę w mediach. Natomiast jeżeli rozmawiamy ze sobą przez media, no to rzadko kiedy dojdziemy do porozumienia. Te inne spory w obozie Zjednoczonej Prawicy są już zasypane, są przeszłością, historią? Usiądziecie razem do tego świątecznego stołu pogodzeni? Mieliśmy niedawno posiedzenie, znaczy spotkanie upadkowe i posiedzenie klubu również. Tam nie było jakiejś nerwowej atmosfery. Święta będziemy spędzać w gronie rodzinnym, a nie politycznym. Natomiast my jesteśmy bardzo szerokim obozem. Gdybyśmy się zgadzali co do wszystkiego, tworzylibyśmy jedną partię, ale też zapewne zbieralibyśmy niższe poparcie społeczne, więc coś za coś. Skoro jesteśmy, mamy tę koncepcję
dużego namiotu, żeby nawiązać do koncepcji prezydenta Reagana, to w tym dużym namiocie często też dochodzi do jakichś sporów, które później trzeba rozstrzygać. Panie pośle, ja poproszę, żeby pan troszeczkę ten mikrofon poprawił, bo on zbyt obciera o policzek. O, tak, jeszcze troszkę dalej. O, super, tak będzie lepiej. Ja pamiętam o przyszłość Zbigniewa Ziobry. Ona już jest taka scementowana i pewna, że zostaje w rządzie, zostaje w obozie Zjednoczonej Prawicy? Sejmu zresztą nigdy nie uważałem, że ten wniosek o wotum nieufności jest realny, czy że jest realne jego przyjęcie. Pamiętajmy, że zgodnie z konstytucją, z regulaminem Sejmu potrzeba 231 głosów za przyjęciem takiego wniosku. Opozycja tylu głosów oczywiście nie ma i nawet jeżeli w naszym obozie były pewne wątpliwości, zdaje się, że niektórzy posłowie nie wzięli udziału w głosowaniu, to jednak w wyniku starań przede wszystkim prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego ten wniosek miał szansę. Pytanie, jeśli nawet zostanie, to z kim? Dlatego, że Marek Biernacki, pan zna Marka Biernackiego z parlamentu na pewno, był tutaj gościem i powiedział, że tak naprawdę Solidarna Polska nie ma już tych 18 posłów, tak jak kiedyś, ma ich znacznie mniej, dlatego, że około połowy podobno już przeszło do obozu, a raczej PiSu. Poseł Biernacki ma tego rodzaju informacje. Ja w nie wątpię, zresztą Solidarna Polska nie ma 18, a zdaje się 20 posłów, ale biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową, to nawet 6 czy 7 posłów mniej oznaczałoby konieczność pracy jako rząd mniejszościowy, a to w polskich warunkach się nie sprawdza. No ale może w tym nowym roku, kiedy właściwie ta najważniejsza ustawa budżetowa pewnie będzie już przyklepana, no czekam jeszcze na poprawki Senatu, pewnie będzie ich dużo, ale zakładam, że prezydent taką ustawę podpisze, no to może już wtedy ważniejszych ustaw nie ma i ten rząd mniejszościowy do wyborów jakoś dojedzie. Zapewniam pana, że nikt w naszym obozie nie rozważa tego scenariusza. Oczywiście różne rzeczy mogą się wydarzyć, nie mówię tutaj o kolegach Solidarnej Polski akurat, ale trzeba starać się mieć plany ewentualnościowe na każdą okoliczność, natomiast wydaje mi się, że to jest rozwiązanie bardzo, bardzo złe. W naszym obozie miał taki plan. A ile prawdy jest w tym, co mówi Marek Biernacki właśnie, że już część ludzi z bliskiego otoczenia Zbigniewa Ziobry przynajmniej nieformalnie zrezygnowała z otoczenia właśnie w Solidarnej Polsce i jest skłonna przejść w barwy Prawa i Sprawiedliwości, że krótko mówiąc, z Solpolem stanie się to samo, co z Porozumieniem, czyli z partią, której pan też kiedyś był. Myślę, że to nieprawda. Ja takich informacji nie posiadam i wręcz przeciwnie, jak patrzę na Solidarną Polskę, to widzę raczej dość scementowaną drużynę. Mogą być jakieś przejścia takim jeszcze przed wyborami, jakieś transfery polityczne? Widzi pan taką przestrzeń, wewnątrz taką naszego obozu, czy pomiędzy? Czy wewnątrz, czy nawet pomiędzy, bo jest część polityków i opozycji i Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapewniają, że są posłowie w kolejce, którzy chcą zmienić barwy partyjne, tylko czekają na odpowiedni sygnał. W przypadku polityków opozycji mówi się o tym od miesięcy, tylko dotąd nie poza odejściem Jarosława Gowina i grupki jego posłów, ale myślę, że to odejście też to pokazuje, jak kończą ludzie, którzy starają się o łaski w drugim obozie. No, kończą bardzo źle, więc nie sądzę, żeby były jakiekolwiek odejścia z naszego obozu, chociaż nie znam wszystkich naszych posłów, to jest klub ponad 220 osobowy, więc 228 osób jest w naszym klubie w tej chwili. Nie wiem, co siedzi w głowie każdego posła, ale nie widzę w tej chwili jakichkolwiek przesłanek, żeby tak twierdzić. Natomiast jeśli chodzi o posłów opozycji, wie pan, między rządem a opozycją w tej chwili jest bardzo głęboki rów. To jest zależy od opozycji. Myślę, że między Platformą tak i PiS-em, ale między PSL-em pewnie już znacznie mniejszy. Niektórzy z PSL-u myślę, że całkiem przychylnie patrzą na ewentualną przyszłą, może nie koalicję formalną, ale taką nieformalną z Prawem i Sprawiedliwością. Trudno mi spekulować, co będzie w przyszłym parlamencie, bo o tym zdecydują przede wszystkim wyborcy, głosując na poszczególne partie. Oni zdecydują, jaka będzie arytmetyka sejmowa. Natomiast nie spodziewam się, odpowiadając wprost na pańskie pytanie, nie spodziewam się żadnych dużych transferów. Ja mówiłem o tym Porozumieniu, bo to Marek Biernacki użył takie sformułowanie, że z Solpolem stanie się to samo, co z Porozumieniem. Jarosław Gowin odszedł z polityki. To dobra decyzja, jak pan na to patrzy, jako jego były współpracownik? Nie wiem, czy już ogłosił odejście z polityki, bo jest jeszcze posłem i jest chyba we władzach Porozumienia, ale zrezygnował z szefowania partii, którą założył. No chyba nie miał innego wyjścia, bo z tego, co wiem, jego posłowie postawili mu w tej sprawie ultimatum. Jak wiemy, on nie był akceptowany na listach partii opozycyjnych, z którymi ci posłowie rozmawiają, więc został postawiony przed ścianą.
mogę powiedzieć, że ja do końca odwodziłem go od tej ścieżki wyjścia z naszego obozu. Nie powiem, że przewidziałem, że będzie z obozu Zjednoczonej Prawicy. Nie mogę powiedzieć, że przewidziałem, że zostanie aż tak źle potraktowany, natomiast nie jestem jakoś specjalnie zaskoczony reakcją czy Donalda Tuska, czy innych liderów opozycji. To jaka przyszłość go czeka? Jaka przyszłość też czeka Porozumienie? To jest twór, który przetrwa na scenie politycznej? Widzieliśmy ostatni zjazd czy kongres nadzwyczajny, na którym było już chyba 3 czy 4 posłów, kilkunastu czy kilkudziesięciu działaczy z całej Polski. No to nie jest miłe. 2 tygodnie wcześniej był kongres programowy, konwencja programowa Partii Republikańskiej, gdzie i parlamentarzystów, i działaczy przede wszystkim było znacznie, znacznie więcej. To też pokazuje, jakie były emocje w naszym środowisku. Jarosław Gowin nie miał poparcia ani parlamentarzystów, ani struktur partyjnych, decydując się na próbę rozbicia Zjednoczonej Prawicy, i stąd ten smutny koniec. Ale ja w sensie osobistym nie chcę jakoś ostro się na ten temat wypowiadać. Wiemy, że pan poseł Gowin miał pewne przejścia w ostatnim czasie, więc ja staram się być w wypowiedziach publicznych przynajmniej dość delikatny. Postawmy tu kropkę. Spytam zupełnie o inną rzecz. Czy tłuste koty Zjednoczonej Prawicy przeszły już na dietę? Ja sam jestem od niedawno kociarzem, więc obserwuję koty, jak się zachowują. Ja rzeczywiście one polują wtedy. Chodzi o to, że koty oczywiście polują wtedy, jeżeli są nieco wygłodniałe. A nawiązuje pan pewnie do częstych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, do tej analogii z kotami. Ale też i pana kolegi z Europarlamentu Joachima Brudzińskiego, który też w tym studiu kilka dni temu właśnie powiedział, że jeśli niektórzy politycy z obozu Zjednoczonej Prawicy myślą, że władza jest im dana raz na zawsze, to przekonają się bardzo boleśnie, dostając między oczy w wyborach. Pełna zgoda. Ja już to widziałem w kampanii prezydenckiej w roku 2020. Pewien taka apatia w terenie, w strukturach. To było związane częściowo wtedy z sytuacją pandemiczną w kraju. Natomiast tak rozumiem też sens objazdu Polski przez Jarosława Kaczyńskiego, właśnie, żeby wzmóc tę aktywność. Czyli jest i zakonić wezwanie, żeby działaczy przejść do na roboty. Dietę, tak? No może nie wiem, czy na dietę, ale na pewno wezwanie do tego, żeby być bardziej, znacznie bardziej aktywnym. Pytanie, czy wszyscy, do których to jest skierowane, się tego posłuchają? Pewnie nie, natomiast myślę, że atmosfera jest znacznie bardziej bojowa niż jeszcze kilka miesięcy temu. Musi być duża mobilizacja. My bez dużej mobilizacji, bez dużej pracy w terenie nie będziemy w stanie wygrać wyborów na skalę taką, żeby móc rządzić trzecią kadencję. To jest dla mnie oczywiste i w pełni się zgadzam ze słowami mojego kolegi z Europarlamentu, pana posła Brudzińskiego. No to jeszcze na koniec właśnie Europarlament. Jak pan myśli, czym zakończy się ta afera korupcyjna w Europarlamencie? Obawiam się, że to jest wierzchołek góry lodowej. Jeżeli tak, czego nie mówiąc Katarowi, mały kraj jak Katar mógł skorumpować tylu polityków pełniących kierownicze funkcje, no bo i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, są zarzuty dotyczące współpracowników szefowej podkomisji do spraw praw człowieka. Wszyscy zresztą politycy lewicy, którzy bardzo często mieli usta pełne frazesów o łamaniu praworządności, praw mniejszości w Polsce na przykład, przyjeżdżali tutaj na tak zwane marsze równości do Polski, żeby bronić praw LGBT w Polsce, a jednocześnie nagle z niewiadomych powodów, dzisiaj już wiemy dlaczego, zaczęli bronić Kataru. To skoro jest to wierzchołek góry lodowej, te prawa to są znacznie mniejsze. Fundamentem. Kreml? Moskwa? Rosja? Jeżeli Katar mógł tylu polityków skorumpować, to jakie możliwości miała przez całe lata Rosja? Zdaniem amerykańskich służb specjalnych Rosja wpompowała w europejski system polityczny ponad 300 milionów dolarów, kwoty znacznie większe niż te, o których mówimy w przypadku Kataru, więc możemy się tylko zastanawiać w tej chwili, bo nie ma na to dowodów. No właśnie, jak to udowodnić? No więc pytanie, dlaczego belgijskie służby specjalne nie badały wątków korupcyjnych w przypadku Rosji? Bo to, że wyświetlają to, co się działo w przypadku Kataru, bardzo dobrze, natomiast przez lata mieliśmy polityków, którzy i w Parlamencie Europejskim, i w Komisji, w Radzie Europejskiej dbali o interesy Rosji. Zaraz później, po zakończeniu spełnienia swoich urzędów, lądowali w zarządach rosyjskich spółek. Oczywista korupcja polityczna, nikomu nic się nie stało. A mieliśmy do czynienia przecież z taką korupcją w przypadku byłego kanclerza Niemiec, w przypadku byłego premiera Francji, byłego premiera Finlandii i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to będzie początek pewnego oczyszczenia
to trzymamy europejskich. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący Partii Republikańskiej. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry tym, którzy dopiero wstali. Dziękuję bardzo. Dobrego, spokojnego dnia. Wszystkiego dobrego.